Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Biszkopter. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na Case Dropiku. No i mamy nowy evencik, znaczy już nowy nie, bo już troszeczkę z nami jest, ale jest dość świeży. Więc jeśli chcielibyście sobie z niego skorzystać, to bardzo serdecznie was zapraszam. Są też nowe tryby, tryb kontrol, są też tutaj kontrakty, więc bardzo serdecznie polecam, żebyście sobie sprawdzili te nowości. No i co? W dzisiejszym odcineczku przetestujemy sobie skrzyneczkę Spring Burst. Nie wiem, czy ją testowaliśmy, wydaje mi się, że nie. Albo Flowersa sobie przetestujemy. Sprawdzimy sobie skrzyneczkę Flowers. Ostatnio mieliśmy tego Spring Snipera, teraz sobie Flowersa obczajmy. Więc naprawdę Spring tutaj, Spring Sniper to naprawdę mnie zaskoczył. Możecie sobie sprawdzić w poprzednim odcineczku, bo tutaj naprawdę było grubo po prostu. Naprawdę ta skrzyneczka mnie mega zaskoczyła. No i to oczywiście w tych pozytywnym aspekcie, tak? Więc co? Wydaje mi się, że możemy przejść sobie do odcinka. Jeśli chcielibyście sobie korzystać z mojego kodziku, to macie oczywiście do niego linka w opisie. Dzięki temu macie bonusik przy doładowaniu waszego konta. Jest to bonusik 11%, więc albo klikacie sobie w tego linka w opisie, logujecie się tutaj na Steama przez stronę i ten kodzik wam się automatycznie używa, ten bonusik. No i dzięki temu bonusikowi też możecie sobie odebrać darmową skrzyneczkę Silver One. Zaraz sobie do niej przejdziemy, ale tutaj macie użyj kodu promocyjnego, no i kodzik oczywiście najlepszy, Biszko, tak, klikacie użyj. Otrzymiecie 11% więcej na depozycie, więc naprawdę według mnie super opcja. Jeśli chcielibyście sobie z tego skorzystać, no tutaj klikacie sobie doładuj. No i macie Blika, Paysafe Carda, SMS-a, Banknosfera, Visa, Zena, Skinsa, Paypala, masa tego, jest naprawdę jest tego masa, więc każdy znajdzie dogodną formę dla siebie, tak? No, więc chodźmy sobie jeszcze do tej skrzyneczki Silver One. Jeszcze sobie zaraz przejdziemy do evenciku, żeby go tutaj omówić, bo według mnie też jest wart swojej uwagi. Otworzymy sobie 5, dla was jest jednorazowo ta skrzyneczka do otwarcia, więc naprawdę świetna opcja, żeby sobie sprawdzić tutaj, o co tutaj chodzi, jak to działa wszystko. Okej, okay, mamy tutaj coś fajnego, jest bomba, to jest bambus chyba, tak? Bambusowy, tak, 9 bambusowy, albo bambus, nie wiem. Tego akurat nie znam, Iron Wolf super, no i egzoszkielet naprawdę też bardzo fajny. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli doładujecie sobie konto za jakąkolwiek kwotę, to nalicza wam się oczywiście też waluta eventowa, tak? Tą walutę otrzymujecie za otwieranie skrzynczek eventowych, jak i za doładowania waszego portfela, tak? Aby dołączyć do rankingu, musisz płacić walutę, którą masz w ekwipunku. Pamiętaj, czym więcej wpłacisz, tym lepszego skinę zgarniesz, który swoich przeciwników, czy cię nie przegonili. Dokładnie, twórcy nie będą udziału w rankingu, czyli ja na przykład, tak? Mamy tutaj oczywiście pierwsze miejsce Bowie Knife Lore, drugie miejsce Moto Glowsiki, bardzo fajne. No i na trzecim jest Good Knife Bright Water. Na kolejnych miejscach, jak widzicie, jest tutaj Bazyliszek Minimal Wear, Royal Legend Minimal Wear, Minimal Wear, tak, Wear. Foul Play, The Emperor, Cyrex, jest tego naprawdę dużo. Oczywiście ma się tutaj tryby generatora, kart, kapsułek, ja już tutaj omawiam na każdym odcinku, więc dzisiaj was nie będę tym zamęczał. Ale przejdziemy sobie oczywiście do skrzyneczki, tak jak mówiłem, skrzyneczka Flowers, ten Spring tutaj Sniper oddawał konkretnie. O kurde, tutaj też są trzy kosy, Asimovek, Kaimanik, Orbit MK02, Mecha Industries, Redlining na przykład tutaj się jeszcze trafił, więc też super. Point Desiree, Hyper Beast, The Solid Space, Corticera, dużo jest tego. To są na początek 5, wydaje mi się, że możemy sobie tej 5 otworzyć na początek. Tak na starcik. Może jakiś Asimovek nas tutaj zaskoczy. Ale nie, no tutaj widzę, że ze sobie tylko coś, Nitro ewentualnie. No może po dwie sobie będziemy tutaj testować, tak? Nie ma też za bardzo co po 5 tutaj otwierać. No okej, okay. Średnio. Nie ma za bardzo co się nie zniechęcać. Okej, okay, Dual Berety. No tutaj troszkę lepiej, bo ten Nitro tutaj jest. I pamiętajmy oczywiście też o tej walucie, którą otrzymujemy, tak? Bo też jest naprawdę świetna opcja.
Asimov, okej, okay, jest Asimov. No to już jest też super, bo czerwony skinek, więc jak najbardziej sztos. Jak najbardziej sztos. No ale ja bym chciał coś czerwonego, ale oczywiście coś z hakiem czerwonego. Tutaj był jakiś hak. No nie, no Monkey Business, to już jestem za stary na Monkey Business, bo ten skinek to już jest lata w tym CS-ie. Tutaj też, no nic ciekawego, Glock Legion, tutaj Royal jakieś tam, może teraz po 3 spróbujmy, nie? Teraz może po 3. O, Asimov był, no nie, no, Monkey Business. Dobra, no ja jeszcze daję tej skrzynce szansę. Oczywiście wy też możecie dać znać w komentarzu, jak to u was wyglądało, czy coś tutaj... Okej, okay, Corticella jest, okej. Okay. No i to już jest super, to już jest naprawdę super, jest Corticella, jest Royal Paladin, więc to jest na pewno na plusie. No i tutaj czemu I can open? Okej. Okay. Dobra, no i ostatnie otwarcie, może przedostatnie sobie jeszcze zrobimy. I to będzie tyle. No dobra, jeszcze raz muszę, bo tutaj ewidentnie czuję niedosyt poprzez tego Gina i tego jakąś M-kę. Proszę, dawaj, coś fajnego, coś, z czym mógłbym sobie pograć. No 5-7, no ten Foul Play. No skrzyneczka jest według mnie bardzo fajna. Na pewno ją sobie jeszcze przedostajemy we kolejnym odcineczku. No i co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. No i co, widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.